Mariusz, właściwie podsumowałeś w praktyce to, co chcę dzisiaj powiedzieć w poselstwie. Ja bardzo krótko, bo chcę wam powiedzieć o służbie ducha. To jest coś, co chodzi za mną od pewnego czasu. Umieściłam to wczoraj na Facebooku. Przeczytam wam jedną rzecz. Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie wtedy bracia spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego. My zaś będziemy pilnować modlitwy i służby słowa. Kiedy Paweł i reszta zostali atakowani przez Żydów, to było po Pięćdziesiątnicy, kiedy było zesłanie Ducha Świętego. Jak zobaczyli, że są atakowani, to postanowili pełnić służbę słowa i modlitwy. To nie znaczy, że mamy nie uwielbiać Boga. To nie znaczy, że mamy nie ewangelizować. To nie znaczy, że macie nie prowadzić biznesów, ale nie pociągniemy tego w ciele, dlatego że są czasy ostateczne i diabeł coraz mocniej napiera. Dlatego Kościół chodzi w śmierci, dlatego się poddaje, dlatego się ugina, bo się nie modli i nie siedzi w słowie. To nie jest czas, kiedy mamy iść siłą rozpędu, tak jak szliśmy wcześniej. Ten czas już się zakończył. Teraz jest czas służby Ducha Świętego. A żeby Duch Święty mógł przez nas działać i manifestować się, musimy się modlić i musimy siedzieć w Słowie Bożym. Modlić się rano, w popołudnie, wieczorem na językach. Wierzyć w to, że to słowo, które bierzecie, jest skuteczne. Wiedzieć, kim jesteście, ale nie przejdziemy przez to, jeżeli nie będziemy tym żyli. Tak jak żyjemy filmami ze świata, tekstami ze świata, tak jak świat na nas naciska 24 godziny na dobę, to ty musisz doprowadzić do tego, żeby naciskać na Słowo Boże i na modlitwę, bo nie wytrwasz. Nie wytrwasz w biznesie. Nie wytrwasz. Zobacz, o ile więcej ewangelizując możesz przynieść owocu, kiedy działa przez ciebie Duch Święty. Czy działają dary? Działają. Bo są nieodwołalne, ale lecisz biegiem w ciele, a nie w Duchu Świętym, a nie w skupieniu, a nie w precyzji, a nie w modlitwie. Czy wiesz, że ludzie mogą być przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i sądzie tylko wtedy, kiedy będziesz przebywał z nimi? Kiedy wejdziesz do sklepu, kiedy wejdziesz do pociągu, nie zdążysz powiedzieć słowa. Dlaczego? Dlatego, że poprzez przebywanie z Duchem Świętym, w Jego służbie, w służbie Ducha, On będzie działał. Jakie większe będą owoce. Nie pociągniemy tego inaczej. Nie damy rady. Dlatego, że coraz większe są naciski i nie możemy już biec siłą rozpędu Kościoła. To każdy musi wziąć na siebie odpowiedzialność tego, jak żyje. I z czym żyję, wiem, bo wiem, ile razy się przewróciłam. Wiem, jaki jest mój stan, kiedy się modlę. Wiem, kiedy jestem w stanie modlitewnym, a przychodzą opresje diabelskie, to jestem w stanie je szybko rozpoznać, bo Duch Święty przypomina mi słowo. Wiem, kiedy poniosłam porażkę, kiedy byłam dla Niego nieposłuszna, nieposłuszna Jego słowu i zapłaciłam cenę. Finansowo mnie diabeł okradł, okradł mnie z relacji. Wiem, jak to dużo kosztuje. Nie stać nas dzisiaj na śmierć, kochani. Naprawdę nas nie stać. Amen. Więc niech będzie służba ducha, a nie służba ciała. Amen.